dawnych bunkrach poniemieckich osiedlili się rodziny chłopskie, które wojna pozbawiła gospodarstw i dachu nad głową. Ponad 140 tysięcy mieszkańców zniszczonych powiatów Kieletczyzny gnieździ się w takich ziemiankach. Akcją pomocy dla mieszkańców Kieletczyzny kieruje Ministerstwo Opieki Społecznej. Z budżetu ministerstwa wydzielono 10 milionów złotych na zasiłki dla najbardziej poszkodowanych. Wobec ogromu zniszczeń wszystko to jednak znaczy nie więcej niż przysłowiowa kropla w morzu. Tylko zgodny wysiłek całego narodu potrafi odbudować te ziemie dotknięte najstraszliwszą w dziejach katastrofą. Komunikacja w Warszawie poprawia się z tygodnia na tydzień. Po popularnych już radzieckich trajlusiach pojawili się na ulicach miasta witane radośnie piętrusie. Nowy typ stołecznych autobusów jest dla odmiany pochodzenia angielskiego.